No, cześć. Dzisiaj Babylon 5: Droga do domu. Bo jak ktoś woli, Babylon 5: The Road Home. Animacja, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Świetnie wygląda. Można powiedzieć, że gra, aktorska jest tutaj bardzo fajna. I nie odbiega od tego, co miłośnicy serialu widzieli właśnie na ekranie. Jeżeli chodzi o samą Fabułę, no to dzieje się ona po wydarzeniach z serialu telewizyjnego i po objęciu już przez Johna Sheridana, Prezydentury Sojuszu, tutaj nasz główny bohater no, przez swoje. Wcześniejsze wydarzenia z życia zostaje przeniesiony w skutek wypadku albo pewnego wydarzenia do przeszłości i skacze z różnych linii czasowych pomiędzy sobą, biorąc udział w różnych bardzo ważnych wydarzeniach dla siebie, dla ludzkości, dla całej galaktyki. Bierze udział w wielu ciekawych przygodach. Po drodze odkrywa wiele ciekawych i nowych części historii, informacji o historii, które są bardzo ważne dla niego, dla życia, właśnie całego sojuszu ludzi. Walczy z cieniami, pomaga właśnie w wielu różnych sytuacjach. Spotyka znane osoby i pomaga wielu innym ludziom. Fabuła jest dość prosta, ale w zgrabny sposób przedstawiona i bardzo fajnie wyrysowana, jeżeli chodzi o animację. Naprawdę warto obejrzeć. Żałuję tylko, że u nas nie trafiła się wersja z polskim lektorem, dubbingiem albo porządnymi napisami na DVD lub Blu-rayu bo serial naprawdę film bardzo fajny tak samo jak serial i polecam jeżeli chodzi właśnie o fabułę i o kontynuację serialu o tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Hej.